Miłość jak ciepły deszcz, Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry, święty Duch. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Moi drodzy, zgromadziła nas tutaj miłość Boża i zgromadziło nas bardzo ważne wydarzenie, jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka, ale zaprosili nas tutaj przede wszystkim Monika i Damian, ponieważ tu przed tym ołtarzem, wobec Pana Boga, wobec całej wspólnoty Kościoła, wobec nas wszystkich, chcą powiedzieć, że ich miłość jest piękna i ich miłość łączy ich tak silnie, że chcą ze sobą spędzić całe życie. I chcą swoje wyznanie przypieczętować sakramentalnym związkiem małżeńskim. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Was, moi drodzy, witam rodziców, bliskich, krewnych, przyjaciół i proszę o gorącą modlitwę za naszych nowożeńców. Prośmy Pana Boga, aby każdego dnia na tej nowej drodze życia błogosławił im, aby uczył ich kochać, uczył ich swojej miłości. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Oto Słowo Pańskie. Siądźcie proszę na chwilkę. Moi drodzy, Moniko i Damianie, dzisiaj otrzymujecie piękne słowo, słowo bardzo znaczące i bardzo potrzebne w tym wszystkim, co przed Wami. Pierwsze czytanie, pierwszy tekst, hymn o miłości świętego Pawła, jeden z takich najpiękniejszych tekstów o miłości. Ten tekst w bardzo precyzyjny sposób, ale i taki zastanawiający, przedstawia nam rzeczywistość miłości. Czym jest miłość? Gdybyśmy wyszli na ulicę, na przykład Warszawy, i zapytali ludzi, czym jest miłość, to zapewne większość osób by odpowiedziała jednym słowem, że to jest uczucie.
Młodsze pokolenie mogłoby mówić nam o motylach w brzuchu, mogłoby nam opowiadać, że miłość to jest jakieś takie doświadczenie bardzo emocjonalne, że miłość to jest coś, z czego może trudno się wyzwolić. Miłość to szaleństwo, miłość to po prostu zawrót głowy. Różnego rodzaju określenia tej miłości moglibyśmy wymienić. Ale gdybyśmy tak chcieli jednym zdaniem powiedzieć, czym jest ta miłość, którą dzisiaj sobie wyznajecie w sposób tak piękny, uroczysty i publiczny, to moglibyśmy powiedzieć, że miłość to postawa, w której jedna osoba pragnie dobra tej drugiej osoby, tej osoby, która jest obok mnie, czyli małżonek, małżonki i małżonka swojego męża. Nawzajem pragniecie swojego dobra. I zawsze, kiedy patrzymy gdzieś na nowożeńców, tych, którzy stają przed ołtarzem, to możemy zauważyć w sposób szczególny w tych osobach takie dwa Boże dary. Pan Bóg nas obdarowuje. Myślę, że nie pomylę się, prawda, kiedy, Damianie, powiem, że zostałeś obdarowany przez Pana Boga w sposób niezwykły, w sposób wspaniały, tą piękną osobą, że Monika jest dla Ciebie najpiękniejszą, tą najwspanialszą kobietą na świecie. Myślę, że tutaj nie zaprzeczysz temu, prawda? No właśnie, nie zaprzeczy. Widzę tutaj pewne stwierdzenie. Ale droga Moniko, kiedy właśnie Ty patrzysz na tego mężczyznę, który siedzi obok Ciebie tutaj teraz, to z pewnością powiesz, że jego wzór, jego obraz jako męża, jako tego mężczyzny, który zapewnia bezpieczeństwo, jako ojca dzieci, prawda, i tak dalej, to powiesz, że ten obraz nosiłaś gdzieś w swoim sercu, że pewnie dzisiejszy dzień to jest spełnienie Twoich marzeń. Monika też potwierdziła, moi drodzy, są zgodni, wszystko jest dobrze, widzicie? A dlaczego akurat podkreślam ten fakt? Zobaczmy, aby na to, co się dzisiaj dzieje, abyśmy nie patrzyli tylko w sposób taki zewnętrzny, obrzędowy. Choć to jest ważne, prawda? Nie bez przyczyny mamy liturgię, mamy piękne stroje, mamy zespół, mamy to wszystko, co daje nam Kościół, przeżywając ten sakrament małżeństwa. To wszystko jest piękne, to wszystko jest ważne. Ale gdybyśmy tak zapytali nowożeńców, dlaczego tutaj są, to może by różne się pojawiły przypadki. Może ze względów rodzinnych, może dlatego, że Kościół ładny, może dlatego, że jest miła atmosfera, może dlatego, żeby sprawić rodzinie przyjemność, prawda, gościom wszystkim zaproszonym, żeby to była taka radosna atmosfera, którą będziemy potem wspominać przez wiele lat mojego życia. I to oczywiście nie jest bez znaczenia, to jest piękne, to jest ważne. Ale myślę, że przede wszystkim stając przed ołtarzem, przed Panem Bogiem, decydując się na sakramentalny związek małżeński, przybywacie tutaj jako ludzie wiary. Przybywacie do miejsca, które jest miejscem świętym, bo tutaj mieszka Pan Bóg. Tutaj Pan Bóg jest w tabernakulum, pojawi się za chwilę na tym ołtarzu, przyjmiecie Go do swojego serca w komunii świętej. I Wy przychodzicie tutaj dlatego, bo wiecie, wierzycie, że tu jest źródło miłości, że w taki sposób chcecie rozpocząć nową drogę waszego życia. I kiedy my często gdzieś na siebie patrzymy, podejmujemy w naszym życiu refleksję na temat swojego życia, to zauważamy, że jesteśmy przez Pana Boga obdarowani właśnie tym najpiękniejszym darem, jakim jest miłość. Podczas każdego ślubu, podczas każdego sakramentu małżeństwa na nowo zadajemy sobie pytanie, czym jest miłość. Pięknie się ubieramy, prawda? Przygotowujemy się na ten dzień, wszyscy goście, i zatrzymujemy się na chwilę pośród tego pędu naszego życia, gdzie często nam brakuje czasu na refleksję. To dzisiaj zatrzymujemy się, patrzymy na pięknie wyglądającą młodą parę i zadajemy sobie pytanie, no właśnie, czym jest ta miłość? Co to takiego, że po prostu dwoje ludzi decyduje się spędzić ze sobą całe życie i nie widzą poza sobą świata? Cóż takiego jest w tej miłości? W czym tkwi ta istota? Możemy, moi drodzy, zastanawiać się właśnie, w jaki sposób człowiek jest do Pana Boga podobny, bo skoro tą miłość wyznajemy podczas sakramentu małżeństwa, to jak ten Pan Bóg nas tutaj łączy, jak On działa? My zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga i szukamy często różnych podobieństw. Dzisiaj szukamy kolejnych podobieństw i na czym, moi drodzy, to podobieństwo do Pana Boga polega, nasze podobieństwo, a mianowicie na tym, że człowiek, tak jak Pan Bóg, potrafi kochać, że my potrafimy kochać.
I dzisiaj jesteśmy właśnie świadkami tej miłości. A jednocześnie wy, moi drodzy, Moniko i Damianie, jesteście tymi, którzy przychodzą tutaj do Kościoła, przychodzą do źródła tej miłości i mówicie: Panie Boże, przychodzimy tutaj i bez Twojego błogosławieństwa stąd nie chcemy wyjść. Chcemy, żebyś, Panie, dotknął nas swoją Bożą ręką, żeby Twoja opatrzność nad nami czuwała i chcemy, abyś nas, Panie, przez życie prowadził. My chcemy, aby właśnie Twoja łaska, aby Twoje błogosławieństwo były każdego dnia obecne w naszym życiu, aby nam towarzyszyły przez wszystkie lata naszego życia, przez wszystkie rocznice, które będziemy obchodzić, przez te chwile radosne, te chwile może mniej radosne, dlatego że Ty, Panie Boże, jesteś naszym błogosławieństwem. Myślę, że to jest taka modlitwa, która płynie z serca małżonków, którzy przychodzą i proszą Pana Boga o wsparcie. Piękny jest ten fragment, który dzisiaj przeczytaliśmy, hymn świętego Pawła o miłości. Pięknie on brzmi, pięknie się jego słucha, ale, moi drodzy, kiedy jeszcze raz tak do niego zerkniemy i zobaczymy, że ta miłość ma być cierpliwa, łaskawa, że ona nie zazdrości, nie dopuszcza się bez wstydu, swego nie szuka, że nie gniewa się, złego nie pamięta, to możemy się zastanowić, patrząc tak dookoła na nasze życie, na życie naszych bliskich znajomych, czy taka miłość w ogóle istnieje? Czy może to jest taka formuła bardzo idealna, taka piękna, cukierkowa, ujęta właśnie na kartach Pisma Świętego? A być może to zupełnie nie ma związku z naszą rzeczywistością. Moi drodzy, uspokoję was, święty Paweł, Słowo Boże, nie myli się. Jest możliwa taka miłość. Tylko jest jeden warunek. Jeśli ta miłość będzie oparta na Panu Bogu. W każdym powołaniu, a małżeństwo jest pięknym powołaniem, oparcie na Panu Bogu jest tym fundamentem, jest czymś istotnym. Kiedy za jakiś czas przyjdziecie tutaj z waszymi dziećmi, modlimy się o Boże błogosławieństwo dla was, aby Pan Bóg was obdarzył tym darem potomstwa i przyjdziecie tutaj i dzieci zapytają, dlaczego w tym kościele, co takiego było, to moi drodzy, powiedzcie im, tutaj się zaczęło, tu było to źródło naszej radości. Stąd wychodziliśmy radośni, tutaj zawiązała się nasza rodzina, nasza wspólnota. I bądźcie pewni, że to wszystko Pan Bóg zaplanował, to, że postawił was na swojej drodze. Może nam się wydawać, że w życiu jest wiele przypadków, że wszystko toczyło się od tak po prostu. Pewna pani i pewien pan spotkali się w życiu, dogadali się, zakochali w sobie i postanowili się pobrać. Ale Boża ręka to wszystko prowadziła. I moi drodzy, wracajcie wspomnieniami do tych momentów pięknych, kiedy podejmowaliście te ważne decyzje na temat swojego życia. Pamiętajcie te momenty, bo to wszystko działo się, dzieje się wedle Bożego zamiaru. I dzisiaj my jesteśmy świadkami tego, co tutaj się realizuje. Będziecie dzisiaj przyjmować różnego rodzaju życzenia. Ja chciałbym wam życzyć, abyście każdego dnia w waszych sercach słyszeli taki głos Pana Boga, piękne słowa Pana Jezusa, które będą brzmiały: dzieci moje, kiedy Pan Jezus będzie się do was zwracał, niezależnie od tego, którą rocznicę ślubu będziecie obchodzili. Pamiętajcie, że zawsze jesteście dziećmi Pana Jezusa. Dzieci moje, daję wam moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Niech Pan Jezus właśnie będzie tą skałą z Ewangelii, o której słyszeliśmy, na której to będziecie budować dom. I zobaczcie, może pojawić się zawierucha, ulewa i nic tego domu nie zniszczy. Dzisiaj aura jest taka sobie, ale to nam nie przeszkodziło, żebyśmy tutaj się gromadzili wszyscy, żebyśmy pięknie wyglądali. To jest obraz naszego życia. Trzymając się Pana Boga, deszcze, zawieruchy nie są w stanie nam niczemu przeszkodzić. I to jest właśnie droga, którą dzisiaj przygotował dla was Pan Bóg. Moi drodzy, mam takie do was pytanie. Czy po tym wszystkim, co tutaj wam opowiedziałem o tej miłości, oczywiście mały skrawek tego, co można by było mówić, czy jesteście gotowi zawrzeć sakramentalny związek małżeński? Nie rozmyślacie się? Nie, jesteście gotowi. Dobrze, moi drodzy, to skoro jesteście gotowi, to do dzieła, moi drodzy. Rozpoczynajmy to wielkie Boże dzieło. Niech Pan Bóg nas prowadzi. Moniko, Damianie,
Wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia? Moniko, Damianie, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Tak, chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Was Bóg obdarzy? Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość, przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Damian, biorę Ciebie, Moniko, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Ja, Monika. Biorę Ciebie, Damianie, za męża. I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdzieli. Małżeństwo przez Was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Damianie, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy, myślę, że należą się brawa naszym nowożeńcom. Stworzyłeś wszystko z niczego i wprowadziłeś ład na początku wszechświata.
a stworzywszy człowieka na Twoje podobieństwo, dałeś mężczyźnie kobietę jako nieodłączną pomoc, aby we dwoje stanowili jedno ciało. Ty pouczyłeś nas, że z tej jedności przez Ciebie ustanowionej nigdy nie wolno rozłączyć. Prosimy Cię, spraw, aby oboje wytrwali w wierze i postępowali według Twych przykazań. Niech wierni sobie zachowują czystość obyczaju we wzajemnym życiu, a czerpiąc siły z Ewangelii, niech głoszą wszystkim Chrystusa. Niech się radują dziećmi, którym przekażą życie i będą dla nich dobrymi rodzicami. Niech doczekają się wnuków. Spraw także, aby u schyłku swych lat przeszli do życia błogosławionych w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Jeszcze raz przyjmijcie te najlepsze życzenia, przede wszystkim Bożej miłości, otwartości na Bożą miłość, która będzie miała różne barwy w Waszym życiu, ale pamiętajcie zawsze o tym miejscu, o tej świątyni, Was wszystkich tutaj zgromadzonych. Niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.